Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej, w której wezmą udział przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Sojuszu Demokratycznej, Ryszard Kalisz, sekretarz generalny Krzysztof Gawkowski. W pierwszej części odniesiemy się do likwidacji sądów rejonowych, w drugiej części do deregulacji, do projektu również ministra Jarosława Gowina w sprawie deregulacji zawodów. Bardzo proszę, rozpocznie Ryszard Kalisz. Szanowni Państwo, jeszcze przed kwestią sądów i zniesienia sądów rejonowych chciałbym Państwa poinformować, że 15 minut temu skończyło się głosowanie Komisji Ustawodawczej dotyczące dopuszczalności prawnej projektu poselskiego posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczącej zmiany ustawy o systemie oświaty w ten sposób, żeby po pierwsze zrównać lekcje religii z lekcjami etyki, po drugie, żeby zgoda nie była zrozumiana, była pozytywna, czyli aby dziecko mogło uczęszczać na lekcje religii, rodzice będą musieli pozytywnie wyrazić zgodę, to samo na lekcje etyki, a później już w szkołach gimnazjalnych tą zgodę będą musieli wyrazić sami uczniowie. Dziękuję koleżankom i kolegom, którzy w Komisji Ustawodawczej głosowali, zresztą tak jak byśmy przekonani o pełnej zgodności prawnej naszego projektu. A teraz, drodzy Państwo, co do pomysłów pana ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Patrzę i oczom nie wierzę. Pozwoliłem sobie wydrukować opublikowany w Dzienniku Ustaw akt prawny, rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Jak Państwo spojrzycie na treść tego rozporządzenia, w szczególności na przypis drugi do artykułu drugiego, to okaże się, że pan minister Gowin nie ma pojęcia o prawie, o legislacji. No to do tego się przyzwyczailiśmy. Ale że w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma ludzi, którzy mogliby podpowiedzieć, to tym bardziej się dziwię. Tego rodzaju ten przypis drugi ma następującą treść, opublikowane w Dzienniku Ustaw. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. I dalej. Traci moc dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy prawo ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przypominam, 18 sierpnia 2011 to już jest rok i chyba 4 miesiące od sierpnia, prawda? Krótko mówiąc, jak Państwo to przeczytacie, zapraszam, pozycja numer 1121 Dziennik Ustaw z tego roku, wynika, że tym rozporządzeniem nie tylko zniósł 79 sądów pan minister sprawiedliwości, ale wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne. Czyli krótko mówiąc, gdyby to rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, w Polsce nie będzie żadnego sądu okręgowego i apelacyjnego. Zapraszam do lektury. Jak Państwo to przeczytacie, to się zorientujecie, że mam rację. To o tyle jest bardzo zastanawiające, że w moim posiadaniu, jako przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest projekt tego rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2012 roku. Jest to ostatni tekst, który dotarł tutaj oficjalnie do Sejmu. Z 6 czerwca 2012 roku, który legislacyjnie jest prawidłowy. Tutaj w paragrafie drugim, znosząc tamte rozporządzenie, się wymienia wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne. Zobaczcie Państwo, to jest taki gruby dokument, ten z czerwca, a ten to są 3 strony. No naprawdę, no ręce opadają. No drodzy Państwo, jeżeli tak rząd będzie pracował, no to ludzie się obudzą 1 stycznia bez sądu. No. Proszę, zajrzyjcie tam, żeby to nie było, że zaraz coś odpowiedział, nie mam racji. Pan minister Gowin, bądź jego zastępca, pan Michał Królikowski, bądź pani Patrycja Luz,
odpowie, ale to zajrzyjcie najpierw i pokażcie im, wydrukujcie. Dziennik Ustaw 2012 rok, pozycja, drodzy Państwo, mówiłem już o tym. Aha, i wydrukujcie oczywiście jeszcze artykuł 20 ustawy, ten w brzmieniu z sierpnia 2011 roku, ustawy Prawa Ustroju Sądów Powszechnych, który stanowi wyraźnie, że minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzeń, punkt pierwszy, tworzy i znosi sąd. Czyli uchylając tamte rozporządzenie, zniósł sądy okręgowe i apelacyjne. No dobrze. Jeszcze raz podam ten dziennik ustaw, żebyście Państwo mieli. Dziennik ustaw 2012, 1121. Pozycja 1121. Natomiast to do meritum. Drodzy Państwo, sytuacja była arcyprosta. Kilka lat temu pan dyrektor Petryna w Ministerstwie Sprawiedliwości próbował namówić wszystkich poprzedników na to rozporządzenie. Ono się wzięło z tego, że premier zażądał kiedyś oszczędności. No na czym ma oszczędzać Ministerstwo Sprawiedliwości? No na jakichś takich zabiegach, powiedziałbym, o charakterze technicznym. No i nikt, żaden z poprzedników, nawet minister Czuma, nie mówiąc o Świąkarskim, pan minister Kwiatkowski się nie zgodził, nastał Gowin, nie miał pojęcia, Petryna go przekonał. Nie będzie żadnych oszczędności. Dlatego, że te oszczędności pozorne na zniesieniu dodatków funkcyjnych zostaną zniesione, a nawet podwyższone koszty w przypadku delegacji. Każdy przejazd z miasta do miasta dla sędziego to są koszty podróży, koszty delegacji, często koszty również hotelu, pożywienia. Są przecież przepisy, które to regulują. Czyli jak Państwo, jakbyśmy to wszystko obliczyli, to wyjdzie, że tu żadnych oszczędności nie będzie. Ale podnoszą się koszty społeczne. I to koszty społeczne wymierne. No bo drodzy Państwo, przecież to będą koszty chociażby dojazdów pełnomocników stron, samych stron. To będą koszty związane z dojazdem biegłych, świadków. Później są im te koszty zwracane. I jakbyśmy to wszystko podliczyli, to wyjdzie na to, że tego rodzaju posunięcie ma charakter, ja już nie chcę tego nazywać, ale jakiś nierozsądny, nierozumiejący istoty rzeczy. Jeżeli pan minister Gowin, a też to gdzieś tam się przewijało, chce łatwiej sąd sędziów przenosić z miejsca na miejsce w ramach jednego sądu, bo jak wiecie Państwo, nie można sędziego przenieść z jednego sądu rejonowego do drugiego sądu rejonowego. Ale co robi Gowin? On po prostu dwóch sądów robi jeden. Czyli w ramach tego sądu można sędziów przenosić. No ale drodzy Państwo, nieprzenaszalność sędziów. Panie ministrze, proszę przeczytać trochę teorii o państwie i prawie. Jest gwarantem niezawisłości sędziowskiej. Bo na czym to polega? No sędzia sądzi sprawę i dochodzi już do wyroku, a raptem się okazuje, że go się przenosi w inne miejsce do innego sądu. No wiecie. Także nieprzenaszalność jest gwarantem niezawisłości sędziowskiej. Ale powiem, że panu ministrowi podpowiem, jak on już tak przenosić, oszczędzać, no to przecież ja w tej chwili mówię się śmiejąc trochę z tego. To niech jeden sąd rejonowy dla całej Polski stworzy. To wtedy będzie miał jednego prezesa. No to za problem. No tak? Tylko oczywiście jakby to zrobił, to byłby już koniec państwa polskiego, koniec władzy sądowniczej i koniec w ogóle niezawisłości, niezależności sędziowskiej. Drodzy Państwo, o wszystkich kwestiach społecznych sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Krzysztof Garkowski. Szanowni Państwo, w związku z inicjatywą ministra Gowina podjęliśmy się wielkiego przedsięwzięcia zbierania podpisów w całej Polsce obrony sądów rejonowych. Zebraliśmy ponad 50 tysięcy podpisów, które, mówię jasno, polska lokalna społeczność, ta powiatowa i ta gmina, nie wyobraża sobie reorganizacji, jak mówi minister Gowin, ale de facto likwidacji sądów powiatowych.
Te 50 tysięcy podpisów świadczy jeszcze o czymś, że tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia z brakiem jakiejkolwiek wiary lokalnej społeczności na temat tego, że minister Gowin jest w rządzie po to, żeby reformować cały wymiar sprawiedliwości. Wszystkim wydaje się, że jest tam po to przede wszystkim, żeby bronić chociażby spraw zakazu in vitro. I nie jest wcale nieuprawnione, żeby powiedzieć, że te 50 tysięcy podpisów, które zostały zebranych, to są wypowiedzi, które jasno mówią, że pan minister Gowin powinien odejść ze swojego stanowiska, bo nie jest kompetentny pełnić funkcji, pełnić stanowiska ministra sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska dzisiaj robi wszystko, żeby doprowadzić do degradacji lokalnej społeczności. Degradacji lokalnej społeczności, która nie tylko na sądach się opiera, ale przypominam, że również planowane likwidacje posterunków policji, oddziały Poczty Polskiej, wcześniej reorganizacja i likwidacja prokuratur rejonowych, dzisiaj reorganizacja i de facto likwidacja sądów. To wszystko świadczy, że Platforma Obywatelska przestała być obywatelska, a jest bardziej aspołeczna. Ale nie zapominajmy również o tym, że Platforma Obywatelska ma swojego współkoalicjanta. Polskie Stronnictwo Ludowe apeluje i za wszelką cenę stara się forsować swój projekt obywatelskiej ustawy, która ma zapobiegać tym złym rozwiązaniom, które w rządzie powstały. Ale czy to nie w tym rządzie minister, wicepremier Waldemar Pawlak i jednocześnie przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego uczestniczy? Gdzie indziej, jak nie tam właśnie powstają te rozporządzenia, akty legislacyjne, które mają szkodzić lokalnej społeczności. Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluje do Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jeżeli w jakikolwiek sposób nie uda się obronić 79 sądów, a tak jak powiedział dzisiaj minister Kalisz, sądów rejonowych i apelacyjnych w całej Polsce, to na ostrzu noża powinna stanąć sprawa koalicji PO i PSL. I ufamy i wierzymy, że Polskie Stronnictwo Ludowe rzeczywiście odważy się na ten krok i powie jasno, jeżeli będzie reorganizacja sądów, to wyjdziemy z tej koalicji. Przestanie stronie Polskie Stronnictwo Ludowe sprawić rozkroku i mówić o tym, że raz jest w rządzie, a raz stoi obok, mówiąc, że to nie jest ich inicjatywa. Dziękuję. Szanowni Państwo, zawsze pytania, jeszcze krótki komentarz do ważnego również projektu ustawy. Za chwilę rozpocznie się pierwsze czytanie ustawy również autorstwa ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina dotyczące deregulacji zawodów. Otóż, Szanowni Państwo, nie możemy sobie wyobrazić, aby za bezpieczeństwo zdrowia i życia, ale również bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo majątku obywateli odpowiadały osoby niekompetentne, nieprzygotowane merytorycznie. Dlatego też Klub Sojuszu Lewicy-Demokratycznej będzie głosował i złożył propozycję i wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy Jarosława Gowina dotyczący deregulacji zawodów. Nie wyobrażamy sobie, żeby obywatele, którzy będą szli do notariusza, bali się o powierzenie swojego majątku, tym bardziej, że od aktu notarialnego na przykład nie można się odwołać, a więc bez stażu, bez doświadczenia osoba, która będzie sporządzała akt notarialny, może doprowadzić do utraty ogromnego majątku. To również dotyczy zarządców nieruchomości, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo obywateli. To również dotyczy geodetów, czy w końcu urbanistów, którzy odpowiadają za plany przestrzenne w całych miastach. Ale to również dotyczy chociażby przewodników górskich, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo również turystów. Pan minister Gowin był na spotkaniu Klubu Sojuszu Lewicy-Demokratycznej i przekonywaliśmy do prostszego mechanizmu zmniejszenia ilości zawodów regulowanych w Polsce. W tej chwili faktycznie mamy 380, ale część tych zawodów po prostu można ze sobą połączyć. Nie musi być w Polsce trzech przewodników pieszych, terenowych, górskich, może być jeden. Tak samo nie musi być dwóch doradców zawodowych, może być jeden. W ten prosty sposób naprawdę można tą listę mocno zmniejszyć, nie ryzykując ludzkim życiem, majątkiem obywateli. A więc dla nas najważniejsze jest przygotowanie merytoryczne i kompetencje. Ta ustawa została źle przygotowana i dlatego też będziemy wnioskowali o odrzucenie w pierwszym czytaniu. I chcę Państwu jeszcze na koniec powiedzieć, że jesteśmy również przeciwni powołaniu tej nadzwyczajnej komisji, bo uważamy, która miałaby się zająć deregulacją zawodów. Dlatego, że uważamy, że jeśli ten projekt dzisiaj przejdzie pierwsze czytanie, to powinien się znaleźć we wszystkich komisjach problemowych, aby te komisje problemowe mogły się wypowiedzieć co do zawodów,
a nie kilku tylko i wyłącznie posłów, ponieważ nie są w stanie posłowie, tym bardziej, że niektóre kluby dostały tylko po jednym reprezentancie do tej komisji, zająć się wszystkimi zawodami w tak krótkim okresie czasu. A więc będziemy również zgłaszali propozycje, jeśli ten wniosek, jeśli projekt ustawy przeszedł przez pierwsze czytanie, o opinię problemu, o opinię do wszystkich zawodów właśnie komisji problemu.